Widziałam, że u Państwa można wynająć taki drewniany domek, tak? Tak, tak, dokładnie. 9700 ze śniadaniami. Parking jest dodatkowo płatny, 30 zł za dobę. To jest parking zewnętrzny lub garaż podziemny, 50 zł za dobę. Znalazłam taką informację, że Państwa obiekt kosztuje prawie 50 tysięcy? Tak. Zgadza się. I to jest właściwa cena? Tak. Są ludzie, którzy przyjeżdżają. Obiekt jest na takim poziomie, że tyle kosztuje. I tak się kręci. Zakopane nazywane jest zimową stolicą Polski. Co roku kurort ten odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów, amatorów górskich wycieczek, a także jeżdżących na nartach czy snowboardzie. Wybraliśmy się na Podhale, by sprawdzić, czy w dobie kryzysu Polaków stać na ferie i jak drożyzna wpłynęła na lokalne biznesy. Dzień dobry. Ile taki przejazd bryczką pan kosztuje? Tak się przejechać, do hotelu gdzieś dojechać? Nie, no tak się przejechać właśnie. I ile to jest minut? Około 40 minut. Czyżna inflacja poszła. Przykładowo my za tonę owsa płacili 800 zł. A teraz płacimy 2000. Wszystko, ZUS poszedł do góry, wszystko poszło. Nawet się musimy opłacać. Mamy numery, wszystko mamy. No, to jest nie jest tak. Tak jest czasem, że zjeżdżam do domu i nic nie sprzedam. Nastać trzeba, no. Więc na tej zasadzie. Czyli tak przeciętnie w ciągu tygodnia, ile pani sprzeda takich futerek? O, tu dwa jak sprzedam, to jest dobrze. Przy tym jakąś czapkę czy coś. A podwyższała pani cenę ze względu nie. na... No nie podnoszę, bo już bym wtedy w ogóle nic nie sprzedała. 74, 784, bardzo 75 dobrze. Groszy. 75 groszy. 250. I to są wszystkie nasze przychody z ostatnich dwóch tygodni. Około 2000. Państwo czerscy od 30 lat prowadzą wypożyczalnię sprzętu narciarskiego. To ich jedyne źródło zarobku. Mimo że punkt mieści się obok Krupówek, miejsca, w którym widać tłumy, to coraz mniej klientów korzysta z jego usług. Firmę dobijają też nieustannie rosnące koszty utrzymania. Chciałam pokazać nasze rozwiązanie na dzisiejszy kryzys energetyczny. Jest to pomieszczenie główne, które właściwie grzejemy na tyle, żeby goście nie marzli. Bo cała reszta pomieszczeń jest po prostu niedogrzana. Zawiesiliśmy kurtyny, takie jak się stosuje w tych chłodniach. Licząc, że po prostu no, w ten sposób zaoszczędzimy prąd. Proszę zobaczyć różnicę, jak pani przejdzie na drugą stronę. Jest? No, tu jest o wiele zimniej. Ja już tak czasem obserwuję, że przychodzi ojciec z synem, biorą snowboard i tak biorą, żeby jeden i drugi mógł jeździć, tak? Ja od razu mówię, że mam jedne z niższych cen w tej chwili w Zakopanem i potrafią do mnie przyjść ludzie z bardzo daleka, na piechotę nawet, żeby, prawda, no ale po prostu kasa nie puszcza. A kiedy ostatni raz mieliście grupę, taką dużą grupę dzieci? Duża grupa dzieci, no wiele lat temu. Ale to naprawdę. Do wieczora jeszcze jest parę godzin. Może ktoś przyjdzie.